Dzień dobry panią, smacznego. Ja chciałem się dowiedzieć, bo wysłałem wczoraj maile, nie? Czy te. Ale trzeba podpisać. Nie potrzeba podpisywać. Jest, wszystko przyszło. Ja podpiszę, ale pragnę pani powiedzieć, że tego typu dokumentów nie należy podpisywać. Nawet jeżeli w myśl obowiązującego prawa, nawet jeżeli by to przyszło od osoby pani nieznanej, to i tak należy to wysłać, nie? Także jak jestem, to już podpiszę, ale tak jak mówię, na to nie trzeba podpisywać. Z tego co wiem, to nie trzeba podpisywać. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, jaki jest numer dziennika tych, bo i na przyszłość, ponieważ ja będę tutaj zwracał się o udostępnienie różnych dokumentów. I w związku z tym pragnąłbym, jakby pani mogła, że tak powiem, pod jaką jest wpisany. Także jak przyjdzie coś, jakby pani mi odwrotną pocztą tylko wysłała. Ja dopiero jak po prostu będzie dekretacja, to ja wpisuję do... No tak, tylko tak jak pani mówię, że podpis jest niepotrzebny. Ja podpisałem, żeby pani w tej chwili nie robić to tego, znaczy, tylko proszę się zapytać i żeby się osoby tutaj prawnika zapytały, że po prostu podpis jest niepotrzebny. I to pani ręczę, w sensie, bo ja to sprawdziłem, że podpis jest niepotrzebny, wystarczy, że jest mailem wysłane coś i jest adres maila podany. I jeżeli to jest w formie elektronicznej prośba moja, żeby było przesłane, to po prostu należy to dostarczyć, bo to, na tym to polega ten dostęp do informacji. Oświadczenie wójta jeszcze nie przyszło od wojewody. Na pewno przyjdzie przed gdzieś październiku. Nie, zobaczymy. A poza tym jeszcze jedno jest, o co mi chodzi, dlatego kiedy to zostało przyjęte. Proszę. Z uwagi na to, że jeśli chodzi o tego typu dokumenty, jest okres 2 tygodnie na odpowiedzenie, nie miesiąc, prawda, jak w wypadku, tylko o to. No to dziękuję bardzo, do widzenia.